Staszu posterunkowy Krzysztof Zapała. Chłopak 25-letni, no już taki powoli mężczyzna, chociaż scenarzyści piszą także chłopak, moim zdaniem. Ma żonę, którą bardzo, bardzo kocha, Dorotę. Niestety ona jest za granicą, ponieważ tam pracuje. Wszystko to jest moja wina, że żona tam jest. Chce zabrać mi syna i będzie się toczyć o niego walka. Bardzo ambitny, skromny, ufający ludziom, czasami naginający przepisy dla ich dobra. Porządny człowiek. Graliśmy raz taką scenę, która odbywała się przy torach, przy nasypie kolejowym i chłopak miał wybiec za kamerę, zrobić dwa kroki, zatrzymać się, ja wychodzę z kadru, mam go z powrotem wciągnąć. I w pewnym momencie pojechał pociąg, byliśmy umówieni, że robi tylko dwa kroki. Chłopak pobiegł blisko pociągu, to była może odległość 10-20 cm, także naprawdę niewiele. No a ja oczywiście nie przerwałem ujęcia, bo tego nigdy nie wolno robić, chociaż w tym wypadku chyba powinniśmy. Pobiegłem za nim, no i to rzeczywiście żadnego grania nie było, tylko trzeba było bardzo bezpiecznie i ostrożnie. Jeszcze były kamienie przy tym nasypie, także dosyć niestabilny grunt. Trzeba było go bardzo bezpiecznie ściągnąć z tego miejsca i oczywiście graliśmy dalej po ujęciu wszyscy. Ja już miałem tak, że gdzieś tam ludzie mnie rozpoznawali z innych rzeczy, które robiłem w teatrze na terenie Krakowa czy z telewizji, ale to nie jest ani jakoś bardzo uciążliwe, ani nie mam z tym żadnego problemu. To też nie jest tak, że o, proszę pana, widziałem pana tu. Oczywiście, że zdarza się tak, że ludzie się cieszą, tym proszą autograf i tak dalej, ale to jest zawsze jakaś tam rozmowa, a nie bardziej takie nagabywanie czy śledzenie z aparatem. Z mundurem były problemy. Do kamizelki też się powoli przyzwyczajam, choć jest za duża, no trzeba po prostu poćwiczyć trochę i będzie wszystko pasować. Jest tak, że czasami na przesłuchaniach stosujemy te zasady, oczywiście dobry, zły, glina, amerykańskie kino, ale chyba tak nie ma. Monika, znaczy Gosia, która kreuje postać Moniki Kownackiej, też jest jakby wrażliwą, dojrzałą kobietą, która stara się zawsze dopasować nasze działanie do sytuacji, żeby to było adekwatne. Dobry, zły, glina, myślę, że nie ma czegoś takiego, ewentualnie, że się na to umówimy. W opisie dostałem właśnie to, co mówiłem wcześniej, młody, sympatyczny, naginający przepisy dla innych ludzi. No i tak pomyślałem, że fajnie będzie go zestawić jakby właśnie z tych cech. Nie ma tutaj odwzorowania, że ten odcinek jakby sugerowałem się kimś tam, ten odcinek kimś tam, tylko staram się jakby tworzyć taką spójność. Bardzo mi pomaga w tym ten wątek prywatny, że jest ta walka o rodzinę, bo to jakby ukazuje tę fajną stronę Krzysztofa, że on jest mimo wszystko, przy tego, że jest policjantem, no jest tym żółtodziobem, bo dopiero tutaj się przeprowadził, to jest jego jakby pierwsza duża placówka, gdzie ma szansę się wykazać i tak dalej, no bo do tej pory pijanych rowerzystów tylko kontrolował, tutaj jest szansa gdzieś z bronią wyskoczyć, czy na jakąś interwencję. Także, no, jakie było pytanie? Przed momentem właśnie mieliśmy próbę z naszym kolegą, który kreuje tutaj postać Mikołaja. Była to próba z obsługiwania się bronią, przeładowywanie, sprawdzanie komory, celność, pozycja na nogach itd., itd. Jest to bardzo przydatne, ponieważ no, jeżeli nie mieliśmy wcześniej styczności z tym, a chcemy, żeby to w miarę realistycznie wydawało, wyglądało, no to warto znać, dobrze znać takie rzeczy, no nie da się inaczej. Ja mam o tyle łatwiej, z tego się śmieję, że zawsze jeżeli ktoś mówi, że coś wyglądało pokracznie albo nieadekwatnie, że troszkę nie uwierzył, zawsze bronię się tym, i co jakby jest też prawdą, że Krzysztof jest świeży w tej robocie. I on do tej pory nawet na strzelnicy nie wyciągał broni, także skąd on ma to wiedzieć. I dlatego cieszy mnie to, że z biegiem tych odcinków jest szansa na to, żeby doprecyzować pewne działania, skupić się nad tym, żeby on był bardziej konkretny, żeby to wszystko było takie stabilne i żeby była taka tendencja wzwyżkowa, że nie cały czas jest żółtodziobem i utrzymuje się to na poziomie nowicjusza, tylko że jakby na początku oczywiście tak było, ale później z biegiem odcinków on coraz bardziej staje się profesjonalny. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że mieliśmy tę próbę, no i podziękowania oczywiście dla Mariusza. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo gorąco zapraszam do oglądania serialu Policjantki i Policjanci na TV4 od poniedziałku do czwartku o godzinie 19. Dużo się będzie działo, dużo zwrotów akcji, dużo wszystkiego, dlatego dużo osób zapraszam do oglądania tego serialu i myślę, że warto. Do zobaczenia.